Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę: daj mi tu, rzekła, na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Śmierć jest zawsze doświadczeniem niełatwym. Czytając ten fragment Mateuszowej Ewangelii, dziwi mnie suchość tej relacji. Krótkie 12 wersów, w których ewangelista podaje suche fakty, zupełnie ogłocone z emocji. Bez płaczu, bez żałobnej lamentacji. Jakby relacja z wydarzenia dla wszystkich oczywistego. Tak jakby wszyscy wiedzieli, że Jan Chrzciciel zostanie ścięty. Jan był człowiekiem wyjątkowym. Miał zaledwie 30 lat, a mówiła o nim cała Palestyna. Wielu wiązało z nim wielkie nadzieje. Wszystko przerwane jednego dnia. Śmierć nie jest niczym nadzwyczajnym. Ona jest częścią naszego życia. Nie może nas dziwić oschłość narracji o śmierci Jana Chrzciciela. Jan musiał podzielić los pozostałych proroków. Sam Jan także musiał się z tym liczyć, a ostatnie tygodnie spędzone w więzieniu były dla niego dobrą okazją do przygotowania się na dzień śmierci. Herod przeżył całe swoje życie w zakłamaniu. Udawał życie szczęśliwe, chociaż jego życie nigdy takie nie było. Kłamstwo nie ma najmniejszej wartości, ale za prawdę często przychodzi nam płacić wielką cenę. Mało jest tych, którzy cenią wartość prawdy, którzy są gotowi zapłacić za nią najwyższą cenę. Takim był Jan. Uczciwy, prawowierny i prawdomówny. Za te wartości oddał swoje życie.